Siemanko pomadowe świry i brodate mordy. Ja jestem Beardres, witajcie na moim kanale. Dzisiaj będzie filmik nieco bardziej terenowy. Jestem już na nogach. Jeszcze słońce nie kąsa, jest przyjemny chłodek. A ja wyruszam do Poznania, ponieważ tam kilka dni temu otworzył się nowy barbershop, czyli The Bro Barbershop, prowadzony przez stylowego brodacza. Jadę sprawdzić, jak to wszystko wygląda, jak tam jest przy okazji obciąć włosy i podciąć brodę. Także zostańcie ze mną i zapraszam. No to moi mili, jesteśmy w Poznaniu, dojechaliśmy. Barbershop mieści się na jakimś osiedlu, z tego co widzę. Okolica bardzo ładna, powiedziałbym taka nowoczesna zabudowa. Idziemy się rozejrzeć. Dokładny adres barbershopu to Studniarskiego 1/28 w Poznaniu. Także z ulicy Głównej kierujecie się na ulicę Wiejską i zaraz po prawej stronie widać nowoczesne bloki i u podnóża jednego z nich nasz barbershop. W pobliżu barbershopu, dzięki Bogu, jest McDonald's, czyli można iść wszamać szybkie śniadanko.
moi drodzy, jestem z powrotem, właśnie wróciłem z Poznania. Jestem bardzo zadowolony. Trafiłem na szkolenie Big Boy Staszewskiego i wyczesaliśmy takiego oto eleganckiego pompadura. Brodę też mam elegancko przystrzyżoną. Także jestem bardzo zadowolony, bardzo fajny klimat, fajna męska strefa, są sofy, można sobie posiedzieć, jest barek, można wypić kawę, whisky jak ktoś woli, no ja dzisiaj nie piłem, bo jestem zmotoryzowany. Bardzo fajna ekipa, barberzy tacy powiedziałbym z powołaniem, chętni do pracy, chcący udoskonalić swoje umiejętności, które już i tak uważam, że są naprawdę na poziomie. Fajny klimat, męski bardzo połączenie takiego rustykalnego, drewnianego klimatu z takimi metalowymi wykończeniami, także bardzo w klimacie stylowego, w takim powiedziałbym nawet nieco motocyklowym klimacie barbershop, także zdecydowanie na plus, będę polecał i jak będę przyjazdem w Poznaniu, to pewnie będę wpadał do stylowego. Także więcej fotek, opisów szczegółowych znajdziecie na blogu. Ja się z Wami żegnam, widzimy się w kolejnym odcinku. Jeśli podobała Wam się ta relacja, dajcie znać. Być może nagram w przyszłości jeszcze jakieś relacje z fajnych miejsc, wartych odwiedzenia. Z mojej strony to wszystko, widzimy się w kolejnym odcinku. Zostawcie łapki w górę, subskrybujcie kanał. Pozdrowienia dla Stylowego, dla jego przesympatycznej żony, dla całej ekipy The Brow Barbershop i dla Staszewskiego. Na razie, cześć!